Cześć, pewnie zastanawiasz się, czym jest neurotrening. Otóż w dzisiejszym materiale wyjaśnię Ci, czym on jest oraz pewną charakterystykę pokażę Ci na przykładzie kolana Jakuba, czyli jak zaadoptujemy sobie tą strukturę, żeby wszystkie mięśnie wokół naszej kończyny dolnej działały nam tak jak trzeba. Dlatego bierzmy się do roboty. Prawdopodobnie w Waszych gabinetach, studiach treningowych pojawią się osoby, które miały jakiś problem w obrębie stawu kolanowego. Tutaj mamy akurat Kubę, który miał problem z ACL-em. Tu była rekonstrukcja. Rekonstrukcja ACL-a była robiona w tym kolanie. I to, co jest kluczowe, jeżeli chodzi o neurotrening, to zobaczcie, że w klasycznym treningu bardzo dużo skupiamy się na tym, żeby wzmocnić wszystkie mięśnie, które są dookoła, ale zapominamy o kluczowym czynniku, czyli zapominamy, że całą stacją nadawczą to tak naprawdę jest nasz staw, czyli więzadła, ścięgna, torebka stawowa, powięź, to one wysyłają informacje do szefa, a szef dyryguje mięśniami, jak one mają być zaktywowane, ile obciążenia, ile pobudzenia muszą wygenerować. Bo każdy mięsień działa tak, jakbyśmy mieli taką skrzynię biegów, czyli wrzuca odpowiednie obroty. No i teraz może się okazać, że po jakiejś kontuzji albo dane mięśnie, po pierwsze, nie komunikują się ze sobą odpowiednio, po drugie, nie wrzucają odpowiednio biegów, czyli albo nie chcą się w ogóle rekrutować do działania i raczej używamy wzorców kompensacyjnych, albo po prostu nadużywamy, czyli nieefektywnie wrzucamy tutaj biegi, czyli to tak jakbyśmy jeździli samochodem i wrzucali jedynka, piątka, jedynka, piątka. A my przede wszystkim w procesie powrotu do pełnej sprawności powinniśmy zbudować płynność tego ruchu, umiejętność zmiany obrotów, zwiększania i zmniejszania tychże obrotów, ale to wszystko, żeby odpowiednio było aktywowane, żeby to mogło zajść, to przede wszystkim muszą pójść odpowiednie informacje tutaj z poszczególnych właśnie tych stacji nadawczych. Dlatego też my będziemy się trochę skupiać bardziej na tym, żeby obciążyć w odpowiedni sposób tutaj właśnie poszczególne więzadła, ścięgna, poszczególny staw przy pomocy właśnie napięcia izometrycznego na początek, ponieważ to, jak my zaczynamy obciążać daną osobę, powinno wynikać z strategii bezpiecznej. Czyli jest to taka strategia ułożenia, po pierwsze, segmentów, żeby tutaj naszemu podopiecznemu było jak najłatwiej wygenerować jakiekolwiek napięcie. Następnie zaczynamy od napięcia izometrycznego, ponieważ nie wywołuje ono sił ścinających. Nie ma tutaj nie wiadomo jakich przyspieszeń. Jedynie możemy zmieniać i uczyć zmieniać te poszczególne biegi od jedynki do piątki i odpowiednio je tutaj redukować. Dodatkowo przez duże zaangażowanie motoneuronów poprzez właśnie tą izometrię odbudowujemy czucie wokół tego kolana. I tutaj czucie też jest bardzo ważnym aspektem, bo bardzo często my mamy też zaburzone czucie wokół danego segmentu, czyli te receptory mogą być niedowrażliwe albo nadwrażliwe w poszczególnych obszarach, co będzie powodowało, że znowu będziemy mieli złe zaangażowanie tutaj poszczególnych struktur, które powinny zostać obciążone motorycznie. Czyli jakbyśmy sobie popatrzyli na słowo sensomotoryka, to jest idealne to, że najpierw powinno być senso, czyli czucie, później motoryka. Więc jakkolwiek nie będziemy pracować, zawsze musimy sobie sprawdzić, jakie jest obciążenie czuciowe, przestymulować to miejsce, żeby tutaj czucie odpowiednie wróciło, żeby dana struktura nie była nadwrażliwa na bodźce albo żeby w ogóle, jeżeli jest niedowrażliwa, żeby ją w ogóle pobudzić do tego, żeby przenosiła odpowiednio obciążenia. Później właśnie budujemy sobie przez właśnie napięcie izometryczne obciążenie w poszczególnych wektorach, no i z kolei potem będziemy to obciążać izotonicznie, a na końcu plyometrycznie, czyli my musimy zaadoptować na te wszystkie stresory ten oto segment. I teraz musimy sobie pomyśleć, jeżeli mamy gdziekolwiek dysfunkcję na ciele, jakimi stresorami dana osoba obciąża to w swoim życiu, bo pani Grażynka tocząca normalne, zwykłe, prozaiczne życie będzie daną strukturę mniej obciążała, niżeli na przykład jakiś sportowiec, tak? Więc to, co my robimy z kolei w naszej metodyce, to przede wszystkim
wykonujemy sobie bazę testów manualnych, funkcjonalnych, a następnie przechodzimy do odpowiednich adaptacji. Tutaj na potrzeby dzisiejszego odcinka sprawdzimy sobie po prostu u Jakuba, jakie mięśnie, jak sobie działają za pomocą testów kinezjologicznych. Zobaczymy, co go wspiera, a następnie wrzucimy sobie jakieś proste ćwiczenie, żebyście mniej więcej ten model zobaczyli, jak to wszystko sobie działa. Czyli jeżeli bierzemy sobie nasze kolano, no to pomyślmy sobie, że chcielibyśmy je obciążyć przede wszystkim w takiej funkcji, kiedy ty będziesz próbował doprostować kolano i zgiąć bioderko. Czyli ja spycham cię lekko w dół i do dołu, tak? No, śmiało, śmiało. Postaraj się, Jakub. Dawaj. Śmiało, śmiało, śmiało. I niestety mamy tutaj hipotonię. Zobaczmy, jak pójdziemy większe zgięcie. Co się wydarzy? OK. Wykonamy sobie odruch ucieczki. Tutaj mamy hipertonię, czyli tu załącza nam się zwiększone napięcie. Tutaj jak mięsień wjeżdża, to od razu ładuje piątkę. Tutaj mamy zdecydowanie wsteczny. Następnie, co byśmy sobie chcieli sprawdzić? Odwiedzenie, przytrzymanie, hop, trzymaj. Tutaj w odwiedzeniu jest git. Zróbmy sobie odwiedzenie. Hop, bardziej w kierunku naprężacza. Naprężacz pojechał na wakacje. Zobaczmy sobie przywiedzenie. Trzymaj. Przywiedzenie też pojechało na wakacje. No i teraz trzymaj pod sobą. Grupa kulczowa także jest na wakacjach. Czyli jeszcze raz. Przywodziciele, hamstringi, grupa przednia, pośladkowy średni jest sztosik. Coś tam sobie elegancko działa, ale mamy jednak trochę roboty. No i co byśmy sobie zrobili? To, co możemy sobie zrobić, to popatrzymy sobie na segmenty poniżej i powyżej, czy coś nam tutaj doda wsparcia dla Kuby. Czyli damy sobie przednie pochylenie miednicy. Hop. To było akurat spoko. Przednie pochylenie miednicy, naprężacz, OK. Odruch ucieczki. Hop, czyli ten się znormotonizował. Zobaczmy sobie przednie pochylenie miednicy. Hop, doprostowanie. Cyk, odruch ucieczki. Jest OK. Zobaczmy w przednim pochyleniu miednicy, jak się tutaj Jakub nasz ma, jeżeli chodzi o prosty uda. Jest gitara. No i co sobie jeszcze tutaj przywodziciele? W przednim pochyleniu miednicy. Trzymaj. Hop. OK, odruch ucieczki, hop, i też jest OK. Czyli widzimy, że strategią wsparcia na pewno będzie tutaj dołożenie przedniego pochylenia miednicy. Zobaczmy, co się wydarza w takim razie, tu tylne pochylenie miednicy. Przejdźmy teraz do przedniego pochylenia miednicy, zobaczmy, co się tutaj będzie nam wydarzać. Zagnij nogę, hop. Tutaj jest, sami widzicie, jeszcze gorzej. Czyli dla Jakuba nie ma w ogóle tutaj opcji pracy w przednim pochyleniu miednicy. Radzi sobie jedynie w tylnym pochyleniu miednicy, więc kompensacja, w jaką najczęściej będzie pewnie uciekał, w jakiej będzie dobrze, to będzie właśnie ta opcja. Też widać, że będzie czuł się dobrze w odwiedzeniu. Nawet jak leży, to trochę sobie odwodzi tą nogę, jeżeli ten pośladkowy średni będzie chciał tutaj więcej pomagać. Więc my tak naprawdę w ćwiczeniach dla Kuby i obciążenia kolana będziemy sobie między innymi budować obciążenie dla kolana i szukać pracy też tutaj w okolicznych stawach, czyli w tym przypadku dla miednicy. Czyli co zrobimy? No słuchajcie, weźmiemy sobie nogę do odwiedzenia, bo w odwiedzeniu on się czuje dobrze. Zaczniemy sobie budować obciążenie w dół stopą, podkul miednicę, hop, i damy sobie obie nogi tak, żeby mieć jeszcze więcej wsparcia, podkulona miednica. Wznosimy sobie do bridge'a, unieś do góry, hop, wciskaj pięty, hop, i pracujemy sobie miednicą, hop, 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 bardzo wolno, przytrzymaj tutaj, lekko odchodzimy, przytrzymaj tutaj, cały czas generujesz naprężenie, wróć do pozycji ułatwionej z powrotem i przechodzimy sobie do pozycji utrudnionej, utrzymaj to i znowu z powrotem do pozycji bezpiecznej i znowu hop, elegancko.
Teraz zrobimy to samo, że zobaczcie, ustawimy sobie nogę już bardziej neutralnie, wciśniemy stopę, piętę w podłoże, będziemy pchać tutaj pod kolana miednica, czyli strategia wsparcia. Idziemy tutaj większym stresorem, ale tu cały czas ułatwiamy. Noga do góry, wciskamy, budujemy naprężenie na tylnej taśmie. Cyk, dociśnij jeszcze podstawę dużego palucha, dociśnij piętę, jest komfort. OK, dół, patrzymy, że jest OK. No to teraz idziemy do góry, te same zasady, tylko już będziemy odblokowywać miednicę. Cyk, cyk. Widzimy, że w krótkim na razie ruchu pracujemy. Przytrzymaj, pooddychaj chwilę w tym otwartym, lekko. Wróć do bezpiecznej. Iść kawałek dalej, jeszcze troszeczkę. OK, luz i powrót. Cyk, elegancko. No i pójdziemy sobie z kolei jeszcze, jeżeli nie mamy dolegliwości bólowej, bo jakby tutaj akurat uraz był dosyć dawno temu. Czyli pójdziemy już nogą do rotacji do wewnątrz, czyli tego, czego akurat Kuba nie lubił. Możemy mu tutaj dodać nawet lekko, moglibyśmy tu włożyć kostkę do jogi, przytrzymam tutaj rękę, dajemy opór na przywodziciele, podkulenie miednicy. Hop, ma dużo wsparcia, stopa, cała akcent w podłoże, unosimy do góry, utrzymaj pozycję, luz, idziemy sobie powoli na dół i ponownie jeszcze raz, hop, utrzymanie, praca miednicą teraz. Elegancko, fajnie. I zobaczymy, czy sytuacja nam się tutaj poprawiła u gościa, czyli damy neutralną miednicę, hop, utrzymaj, dobra, odruch ucieczki, hop, idziemy do zgięcia, przytrzymaj, miednica neutralnie, hop, odruch ucieczki, elegancko, przywodziciele, czyli nogi razem, odciągamy, ekstra, odruch ucieczki, pięknie. Naprężacz. Zrotuj do wewnątrz. Hop. Trzyma. Pójdziemy w takim razie do utrudnienia mu życia, czyli miednica idzie do przedniego pochylenia. Hop. Utrzymaj. Jest OK. Jest OK. Tak, czyli zobaczcie, że ta reaktywność nam się poprawiła już w różnych ustawieniach miednicy, dzięki czemu już będziemy mogli pracować. Obciążyliśmy teraz tylną taśmę. Powinniśmy jeszcze obciążyć przywodziciele, powinniśmy jeszcze obciążyć tutaj naprężacz, powinniśmy obciążyć jeszcze przednią taśmę. Powinniśmy także dodać tutaj pracę perturbacji oraz czuciową i odpowiednio sobie to wszystko razem ze sobą zespolić w odpowiedni model programowania i progresji w całym procesie. Dlatego jeżeli chcielibyście poznać cały komplementarny taki model progresji i metodyki, kiedy zacząć od pracy czuciowej, kiedy jaki rodzaj izometrii, potem kiedy izotomię, kiedy plyometrię, kiedy perturbację wdrożyć do danego procesu, no to zapraszam Cię serdecznie na szkolenie Neurotrening, gdzie bardzo w prosty, przyjaznym językiem sposób przedstawimy Ci cały model postępowania i do tego, żebyś przywracał ludzi do pełni sprawności bez różnych deficytów i niepotrzebnych kompensacji. Do zobaczenia!